No może pan już wypluć. Tak, niech pan teraz zamknie usta. Proszę zamknąć. Nic nie przeszkadza? Dobrze? No to dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Następny, proszę. Czy ktoś z państwa może do internisty? Nie przyjmuję. Ale jest. Dzień dobry. Proszę. Przyjął pana? Widzi pani, my byliśmy wcześniej umówieni. Co to jest? To? No, Nozinam. A na co to? Na sam. Do widzenia. Zamknąć. I co, czekam na ciebie? Tak, wszystko w porządku. Pogadaliśmy sobie trochę. I zapisał ci? Nie, dał mi coś. A w ogóle powiedział, że to, co biorę, to jest dobre. Mama, ja będę koło ustnie domu, dobrze? Dobrze. Do widzenia. No jak? No, popatrzymy. Nic pan nie czuje, prawda? Pani się źle czuje? Może ja mógłbym jakoś pomóc? Nie, dziękuję. Nie, bo jeżeli źle się pani czuje, to może ja... Może pani usiądzie. Coś ale mnie to za chwilę przejdzie i dziękuję. Ale nie, no tak nie można, bo jeżeli panią boli, to ja... Może ja przeprowadzę pielęgniarkę. Niech pani poczeka chwilę, zaraz przyjdę. Dokąd pani idzie? Proszę poczekać. Proszę poczekać. Przecież nie może pani iść. Jeżeli panią boli, to trzeba coś z tym zrobić. Dziękuję panu bardzo. Ja sobie poradzę sama. Dziękuję. No, czy ktoś przyjdzie po panią? Nie, proszę nie siadać. Ja panią zaprowadzę gdzieś. Ktoś mnie tu zostawił. Ale przyjdzie. Miałam zabieg przed chwilą i po prostu ktoś mnie zostawił. Ale to w takiej sytuacji powinna się pani położyć. Nie może pani tutaj siedzieć na schodach. Właśnie leżałam za długo i sobie poszedł.
Ale to może zaraz przyjdzie, może. Nie, nie przyjdzie. Może ja pani pomogę, może pani usiądzie na krzesło. Nie. Przecież nie może pani tak tutaj siedzieć. Naprawdę, za chwilę mi wszystko przejdzie i poradzę sobie. Dziękuję. No, naprawdę, bardzo proszę, nie może pani tak siedzieć. Proszę, proszę, niech pani wstanie. Ja panu przeszkadzamy na tych schodach. Może naprawdę pójdziemy na krzesło. Nie, dziękuję. Ja... Ale nie, pani nie zostawię w takim stanie przecież. Ja panią zaprowadzę. Proszę, naprawdę. Ten ktoś nie wróci, zapłacił i... No nie można tak źle myśleć o ludziach. Może, nie wiem, może chleb kupuje albo w jakimś korku stoi. Proszę, niech pani usiądzie na krześle i poczeka. Dobrze? Bardzo proszę. Niech mnie pan odprowadzi. Chodźmy. No zapomniałam torebki. To zaraz przyniosę. Czy to jest ta? Chodźmy. Proszę. Bardzo daleko? Może ja pani pomogę? Nie, pani daje. Ja spróbuję otworzyć. Drugi taki jeszcze. Może ja jeszcze w czymś mogę pomóc? Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za wszystko. Może coś z apteki przyniesie, albo jakieś zakupy. A może ja powinienem do kogoś zadzwonić? Zawiadomić, że pani się źle czuje? Nie powinna pani chyba teraz zostać sama. Dziękuję bardzo. Ja pani pomogę, niech pani wejdzie. Nie może pani zostać teraz bez opieki. Ja, nie wiem, zrobię jakąś herbatę, coś do jedzenia. Pani się powinna położyć. No proszę, proszę wejść. No proszę wejść. Nie może pani pierwsza. Może pani się położy, ja to wszystko posprzątam. Naprawdę, niech się pani położy, ja się tym zajmę. Ja to zrobię.
Postawię to do zlewu. Wydawało mi się, że trzeba pani pomóc. Dlaczego pan się właśnie do mnie przyczepił? Miała pani zabieg, więc... Nie mogłem pani tak zostawić. Jaki zabieg? No jaki zabieg? Przerwała pani ciążę. No i co z tego? To źle. Widzi pani, ja nie mam prawa pani oceniać. Ale pan uważa, że to źle, prawda? Tak, myślę, że to źle. A dlaczego źle? No przecież pani pozbawiła życia człowieka. Wydaje mi się, że pani nie miała prawa tego robić. A to jest moja sprawa. A może nikt nie chciał tego dziecka? Nie, to nie jest pani sprawa. To nie była pani sprawa. Przecież to był mały człowiek. Pan jest wierzący. Tak, jestem wierzący. I w co pan wierzy? Wierzę w to, że życie jest święte i że nie można go od tak sobie przerwać. Że co? Że nie można człowieka pozbawiać życia, bo to jest święte. Co pan za głupotę opowiada? No wierzę w to, że... Ale w co pan wierzy? Wierzy pan w Boga? I co to jest Bóg? Nie, pani, ja pani powiem... Jak pani powiem, że... Że Bóg to miłość. Ale naprawdę pan w to wierzy? Nie widzi pan, co się dzieje dookoła? Nie analizuje pan tego wszystkiego? I dalej pan w to wierzy? Że on istnieje, że to jest dobry Bóg? Że on chce, żeby tak było? Że on chce, żeby ludzie tak żyli? Naprawdę pan w to wierzy? Widzi pani, to, co się dzieje, to wszystko ma jakiś sens. Tego się, powiedziałem, tego się nie da racjonalnie wytłumaczyć. To trzeba przyjąć, uwierzyć, że tak być powinno. Każdy człowiek ma przecież sumienie, ma wolność wyboru i to jest tylko kwestia tego, jak pokieruje swoim życiem. Pan chyba zwariował. Ale dlaczego pani uważa tak, że ja zwariowałem? Ja w to wierzę. Dlaczego pani płacze? Niech pani nie płacze. Proszę. Już lepiej trochę? Przepraszam pana, po prostu... Mam kłopoty, muszę się jutro wyprowadzić z tego mieszkania. Nie wiem, co się ze mną dzieje, nie potrafię tego. To nie ma pani gdzie mieszkać. A rodzina, jacyś znajomi? Nie mam. Nie mam ani matki, ani ojca. Przepraszam. Nie ma pan papierosa. Nie, nie palę. Cholera, nie mam. Ale tam na stole chyba lepiej zasprzątać. Przepraszam pana jeszcze raz, ale... Nie szkodzi, nic się nie stało. To histeria. Lepiej trochę?
ogóle. Jak pan ma na imię? Tomasz. Tomasz. Studiuje pan? Tak. Geografię na uniwersytecie. Tak. Nieprzydatny kierunek. Nudny, nie nieprzydatny. No nudny. No i niech pan się chwali dalej. Ja się uspokoję. No chwali się. Ma pan się. Dziewczynę? Nie mam. Nie, naprawdę pan nie ma. Nie mam. A dlaczego? No tak się złożyło. Nie, to pan musi być jakiś lewy, jak to pan nie ma. No ale wszyscy muszą mieć dziewczynę. No wszyscy. Taki nudny geograf to. Żadna się na niej interesuje. Nie smakuje mi ten papier. Za mocny chyba trochę. Może rzucę palenie. Czas najwyższy. O matko. Jak się pani czuje? Nie wiem. Może nie wiem, pani... co mam robić. Niech pani nie płacze, bardzo proszę. Zrobię panu herbatę. Nie, nie, to ja zrobię. Pani się położy, dobrze? Bo pani a dlaczego powinna... mam się położyć? No powinna pani odpocząć. Ja zrobię herbatę. Nie, ja zrobię herbatę. Z tym zabiegiem oszukałam pana, nie miałam żadnego zabiegu. Źle się czuję, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie wiem. Nie mam gdzie pójść. No, brałam pana. Dlaczego mnie pani nabrała? Nie wiem, o matko, niech pan się odczepi, idę, Herman. To ja już sobie pójdę. A co się stało? Nic. Pójdę już może. Obraził się pan na mnie? Nie, dlaczego? Niech pan idzie. Ja też bym poszła. A co on panu dał? Kto? No ten lekarz. Jak to się nazywa? No zaraz, już pani pokażę. Jaki to ma skład? Jak to? Pani mi tego nie odda? Proszę mi to oddać. Jeżeli pani potrzebuje, to
Niech pani zostawi tabletkę dwie. Nie chciałbym pani zostawiać wszystkiego. Proszę mi to oddać. Pani żartuje? Dlaczego pani mnie straszy? Jeżeli pani ma jakiś problem, no... No wyrzucają panią z mieszkania. Nie ma pani pracy, no ale... Przecież to wszystko można jakoś załatwić. Przecież na tym się świat nie kończy, no. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. A może to nie tylko o to chodzi? On się gdzieś spieszy? Nie, nie. A mógłby pan ze mną zostać dzisiaj? Tak, oczywiście, tylko muszę zadzwonić. Do kogo? Do mamy. Pan zgłupiał? Dlaczego? Muszę zadzwonić do mamy. Obiecałem, że będę koło 8. To niech pan dzwoni. Dobrze. Ten telefon nie działa, nie ma sygnału. Nie działa, wyłączyli. Prosiłam, żeby jeszcze ze 4 dni zostawili, ale ta baba nie chciała. Co pan tak stoi? Powinienem zadzwonić, a nie wiem, gdzie jest jakiś automat. Kurczę, wynocha, już! No już, koniec tego! Wynoś się! Halo? Mama? Halo, mamo? Mamo, słabo cię słyszę. Tak, jak mnie słyszysz, ja wrócę dzisiaj później. Późno dzisiaj wrócę. Halo? Halo? Załatwione, mogę zostać.
Ale super. Słucham? Myślałam, że pan nie przyjdzie. Przepraszam pana za to, jak pana wywalił. Ale nie ma o czym mówić. Przepraszam za cały ten dzień. Wstanę, zrobię panu coś. Nie, niech pani siedzi. Nie jestem głodny. Mam bułkę, chcę pan bułkę. Nie, dziękuję. Chodź tutaj. Ja sądzę, że pani źle zrozumiała moje intencje. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby pani pomóc. Nie podobam ci się? Nie, dlaczego? No nieźle. I przyszedłeś tu tylko dla mnie? Żeby mi pomóc? Naprawdę? Ja wcale cię nie oszukiwałam. Naprawdę nie mogę być sama. Rozumiesz to? Tak, rozumiem. Ale czy możesz zrozumieć, że zdarza mi się, że budzę się w... No w każdym razie, że boję się. Nie rozumiem. Przecież dlatego tu jestem. To gdzie będziesz spał? Na fotelu. Posłuchaj, ale... Mogę cię obudzić w nocy? Tak, spokojnie, ja nie mogę spać. A ty często tak się zachowujesz? I nic za to nie chcesz? Nie. Zgaś światło.
Byłeś na pływalni? A nie zapytasz, gdzie byłem całą noc? Gdzie spałem? Jak będziesz chciał, to powiesz. Dlaczego mam pytać? No, będę chciał. No. Wczoraj, jak wychodziłem od ciebie z przychodni, co? Spotkałem na schodach kobietę. Była taka rozbita, więc podszedłem do niej i zapytałem, co się stało. A ona miała jakiś straszny problem, więc pomyślałem sobie, że może jej jakoś pomogę. Zaproponowałem, że ją odprowadzę. Nie chciała na początku, ale później się zgodziła. Tym bardziej, że było niedaleko. Nawet nie chciała taksówki. No i poszliśmy do domu. Tam jej nie chciałem zostawiać samej, bo... Bo naprawdę w kiepskim stanie jakoś tak. Na jakiejś granicy i musiałem zostać. Się po prostu bałem, że sobie coś zrobi. A jak się nazywa? Nie wiem właściwie. Jeszcze nic o niej nie wiem. Znaczy mogłem sprawdzić na... Nie. Przecież to nie było jej mieszkanie i tak mi się nie dowiedział. Jak będziesz chciał, to przyprowadź ją do przychodni. Strasznie biedna jest. Wszystko już się rozsypało i nie może się pozbierać. Przepraszam bardzo, czy pan nie wie, co się z tą panią dzieje? Nie, co? Nie widział jej pan dzisiaj, bo boję się, że tam się mogło coś stać. Ona ostatnio była chora. Nie. Nie wie pan. A czy u pana jest balkon? Jest. Czy ja mógłbym wejść i zobaczyć przez okno, bo może coś... Coś zauważę, bo ona naprawdę źle się czuła ostatnio. Mógłby coś stać. Proszę. Dziękuję bardzo. Nic nie widzę. Może ja spróbuję przejść? Słuchaj, pan uważa.
Co się stało? Nic. To dlaczego byłaś u lekarza? Źle się czujesz? Nie. A co się stało? Chora jesteś? Nie, nie jestem. Zostaw. Poczekaj. Gdzie byłeś cały dzień? A co cię to obchodzi? Ale powiedz mi, co się stało, no. Przecież no nic się nie stało, ale proszę cię, no... szukałem cię, no. A co jest? Nic. Nic, proszę cię, zostaw moment. Mnie. Ja... Moment, zaraz wyprowadziłaś się? Tak. A gdzie będziesz mieszkać? Nie wiem, oj, proszę cię, zostaw mnie. Poczekaj. Spokojnie, masz gdzie spać? Nie. Zimno mi strasznie, zmarzły no mi ręce. To choć pójdziemy do nas, posiedzimy, pomyślimy, kombinujemy coś, no. No chodź, coś zrobimy, coś się znajdzie. Ale co możesz wymyślić, co masz kombinować? No chodź, coś wymyślimy. Chodź. Poczekaj. Chodź. Herbaty? Przepraszam. Syn mówił mi, że pani ma kłopoty. Nie, po prostu... Dzisiaj wyrzucono mnie z mieszkania. A pani pracuje w Warszawie? Nie, znaczy nigdzie. Teraz nie pracuję nigdzie, ale nie chciałabym, bo to... To dość skomplikowana historia, po prostu... Tak, a studiowała... Pani coś studiowała. Co pani studiowała? Polonistykę. Ale w Białymstoku. Po prostu... To nie najlepszy wydział. Nie byłam dobrą studentką. Nie ma o czym mówić. Ale dyplom mam, tak. Mam ukończone studia. W każdym razie. Zrób herbaty. Po prostu wynajmowałam pokój w dość dużym mieszkaniu i właściciele tego mieszkania wrócili. Wyrzucono mnie, to znaczy nie wyrzucono, ale po prostu... A nie ma pani rodziny, przyjaciół? Rozumiem, że osoba w moim wieku powinna mieć... No w każdym razie kogoś, do kogo może się zwrócić, ale... Nie, nie mam rodziny, a... Nie mam prawdziwych przyjaciół. To znaczy... Kiedy... Znaczy w każdym razie, kiedy... Kiedy już nie pracuję tam, to po prostu nie chcę więcej z tymi ludźmi. Nie chciałabym się już nigdy do nikogo z nich zwracać o pomoc. Gdyby nie pani syn. Myślę jak mogłabym pani pomóc, jak moglibyśmy pomóc.
No to chyba... Jasne, nie wiem, przecież nie musi pani mi w ogóle pomagać. W ogóle niepotrzebnie państwo. Przepraszam bardzo, dobranoc. Ale mamo, przecież nie możemy tego tak zostawić. Przepraszam. Proszę pani, niech pani zostanie, może pani przenocować w pokoju męża. To nie jest problem. Gdzieś pani przenocuje, a jutro gdzieś zadzwonimy i... To nie jest żaden problem. Niech pani zostanie. Dziękuję. Muszę jeszcze jechać na dworzec. Przepraszam. Ale dlaczego? Zostawiłam tam walizkę, nie mam rzeczy. Zresztą... Tomek, ale Tomek może pojechać. Niech pani zostanie. Ja pojadę, zabiorę rzeczy. Tylko... klucz od sejfu. Klucz? Nie ma klucza. To jest numer. Zrobić ciepłej herbaty? Ciepłej herbaty? Nie, dziękuję. Pociąg pośpieszny z Lipska do Lublina przez Dębie nadjeżdża z toru pierwszego, przeperanie drugim. Pociąg pośpieszny z Lipska do Lublina nadjeżdża z toru pierwszego, przeperanie drugim. No dobrze, rozumiem, że muszę pani... coś jednak opowiedzieć. No nie muszę. Nie no, zostaję u pani na noc. Nie, proszę pani, to nie dlatego, że pani zostaje na noc, tylko ja chcę zrozumieć. Jeżeli pani naprawdę przyszła tu i chciałaby pani, żebym spróbowała pani pomóc, to musi pani, pomóc mi, żeby zrozumieć. Dobrze, przepraszam. Niechętnie o tym mówię. Pracowałam w cenzurze. No wiedziałam, że będzie pani niezadowolona, że w każdym razie zrobi to na pani wrażenie. Proszę pani, no trudno, żebym była zadowolona. Gdyby, no to, że właśnie jest cenzura, to dlatego jest drugi obieg. A mój syn, Tomek, się roznosił prasę drugiego obiegu. I to, że akurat spotykam panią, która... Proszę pani, ja chciałabym zrozumieć, czy jak pani... O. Pani pracuje w cenzurze prasy, gazet? Tak. No na przykład... Nie pracuję, tylko pracowałam. No ale wszystko... Przepraszam, pracowała pani. Jeżeli pani ma na przykład artykuł jakiś, o, z Andrzejem Szczypiorskim na przykład, to widzi pani i tu jest... Tu jest cenzura. Niech mi pani powie, to co pani czyta i co? I pani po prostu uważa, że to jest co? Dlaczego? Czy pani, że pani to usuwa? Jak czym się pani kieruje? Ja nic nie uważam, po prostu dostaję dyrektywy, co, czego nie wolno wydrukować. Po prostu czytam. No ale... I oceniam. Od strony tych punktów. Koniec. Czytałam i oceniałam. Dobrze, ale... Przecież pani się orientuje, pani dokładnie się orientuje, że na przykład ma pani do czynienia z papieżem naszym, z prymasem, o, Andrzej Szczypiorski, że to są... Ale wie pani... I co? I wtedy jakoś tak pani ręka nie drgnie? Nie ma pani poczucia, że to... Nie drgnęła, nie myślałam i tak dalej, ponieważ...
To jakiś czas temu było. No w każdym razie, tak, no przecież są normalne punkty, wiadomo. No na przykład nie można drukować nazw pewnych instytucji, nie można drukować pewnych faktów. Są zapisy na nazwiska i ja te punkty dostaję i po prostu to wyrzucam. No co za problem, czy to jest kardynał, czy papież. Ja po prostu wykonuję swoją pracę. Ja po prostu zarabiam w ten sposób pieniądze. Nie zastanawiam się nad tym, znaczy w każdym razie nie zastanawiałam się nad tym. W ten sposób zarabiałam pieniądze, to do mnie należało, nie rozumiem. Ale pani wykreśla to, co jakby co ktoś inny powiedział, nie tak, to, co pani uważa. No tak, jest pani uzależniona? Dobrze, jeżeli pod każdym artykułem cenzor musiałby się podpisać nazwiskiem, to pewnie by to wyglądało inaczej. Ja się nie podpisuję nazwiskiem, wykonuję pewne polecenia i koniec. Nie zastanawiałam się nad tym, a czy to są polecenia, czy mądre, czy głupie, to jest inna sprawa między innymi. Dlatego ale pani już tak nie pracuje w cenzurze. No. Pani nie podpisuje się tak, tylko że pani przecież... No wie pani, że pani no to ja rozumiem, tak, od strony moralności. Rozumiem, no. Nie zastanawiałam się nad tym. Większość moich kolegów nie zastanawia się nad tym. Poza tym nie spotykamy się z tymi ludźmi. Gdybyśmy się z nimi spotykali, to może ta rozmowa i moje skreślanie wyglądałoby inaczej. No w każdym razie mam tego dosyć. Pewnego dnia zaczęłam się nad tym zastanawiać. No dlaczego to, znaczy... to jest za gazeta, że pani wie, że tu było coś skreślone? Musiałam to przeczytać. Nie, no ale skąd pani może wiedzieć, że coś było wyrzucone? Najczęściej wyrzuca się tak, że pani nie ma świadomości, że zostało coś nie, wyrzucone. A raczej sobie... się ma świadomość. No tak, dlatego, proszę że tu jest normalne zaznaczenie. W tygodniku jest normalnie. Ale no tak, czasami ale jak pani, wie, no. Pani, jak pani czyta, to pani się czasami orientuje. Nie, to dobry cenzor. Dobry cenzor skreśla tak, że się pani nie zorientuje. Ja wolę wierzyć, że pani nie była dobrym cenzorem. No, nie ale, byłam dobrym. Ale się w końcu pani zbuntowała. To znaczy, że pani w tym tak długo nie potrafiła żyć. Widzi pani. I to właśnie jest coś takiego. Przez jakiś czas to można robić. Można taką walkę z sumieniem prowadzić. A po pewnym czasie sama pani to powiedziała. Nie, umówmy się, że ja nie prowadziłam żadnej walki z sumieniem. Po prostu postanowiłam tak zarabiać pieniądze. Skończyłam polonistykę i nikt inny nie chciał mnie przyjąć do pracy. Ale pewnego dnia się zastanawiałam, a poza tym właśnie. Ludzie, którzy wydawali mi decyzję, po prostu nie lubię ich. Wydają no się idiotami no i koniec. Właśnie, to jest właśnie to jest sumienie. Moje... To, że pani w tej chwili ma tego dosyć, to, że pani w tej chwili się zbuntuje, nie chce tego, jakkolwiek pani to nazwie. Ja rozumiem, że pani się boi słowa moralizowanie i tak dalej. Ja też. No dobrze, sumienie. Niech pani mu nie mówi, gdzie pracował. Zmartwi się. Nie wiesz, czy twoja matka nie ma gdzieś zmywacza do paznokci? Nie, chyba nie ma. Na pewno nie ma, nie maluje paznokci. Wiesz co? Powiedziała mi wczoraj, że pracowałam w cenzurze, bo mnie zdenerwowała. Wiem. Powiedziała ci? Tak. Miała ci nie mówić. Nie mamy przed sobą tajemnic. No dobrze, ale miała ci nie mówić. A ty wierzysz, że pracowałam w cenzurze? Wierzę. Dlaczego mam nie wierzyć? Kochasz ją? Tak. Bardzo? No, bardzo. A nie za bardzo. Dlaczego za bardzo mam ją kochać? No nie wiem, jak tak na was patrzę. Na ten dom. Myślisz, że twoja matka jest święta? Nie. Może też szukasz takiej... Mamy, co? Może dlatego? Dlaczego ojciec od was odszedł? Nie wiem, miałem wtedy 6 lat.
Niewiele pamiętam. Może to jej wina, co? Naprawdę nie wiem, byłem wtedy taki mały. Co ja mogę pamiętać? Może była za święta. Zostawię ci klucze, jakbyś chciała gdzieś wyjść w ciągu dnia. Nie. Nie będę wychodzić. To co, to będziesz siedzieć cały dzień w domu? I nigdzie nie wyjdziesz? Nie. Będę czekać. Bardzo przyjemne czekać. Jak się ma oczywiście na kogo. To miłe, co? Idź już. No trochę trudno jest z tą pomocą, pani. Ja proponowałam. Proponowałam różne jakieś drobne prace. Ale ona... Ona właściwie nie chce. Sprzątanie. No dziecko, no. Sprzątanie, no. W tej chwili to jest bardzo dobrze płatne. I nie jest taka ciężka praca. Ja myślałam, że dla niej ważne jest, żebym miała jakieś pieniądze przy sobie. Trzeba czasu, żeby załatwić coś innego. No oczywiście za granicą byłoby lepiej sprzątać, ale ona powiedziała, że zabrali jej paszport. Nie wierzysz jej? No ale przecież po takiej pracy chyba ma jakąś gwarancję. No nie wiem, no powiedziała, że nie będzie wychodziła z domu. I że nie ma pieniędzy, a potem mówi, że kupiła sobie kwiaty. Kwiaty to ja jej kupiłem. I dałem jej klucze. No i to niedobrze. To lepiej dorobić klucz, że ona może zgubić. Oj, mamo. Jeżeli chodzi o gubienie kluczy, świetnego specjalistę do mnie. Ja jej nie rozumiem. Nie wiem, kiedy ona mówi prawdę, kiedy... No ale to, że ona kłamie, nie można jej przecież przykładać do naszej miarki. No, ona jest inaczej wychowana. A to, że kłamie, to... I to jest jakaś samoobrona. Żonkiele już są? To ze szklarni. Tak? Synku. Wyobraź sobie, że jesteś w lesie. No. I jak sobie wyobrażasz ten las? Jasna polana w słoneczny dzień, koło drzewa takie wielkie, olbrzymie dęby główne. Dobra, i napotykasz na przeszkodę. Jaka jest ta przeszkoda? To jest zwalony pień, jakieś drzewo. I co robisz? No i przechodzę, no. Bez problemu, przechodzisz, tak? Nie, no jest wielki, on jest zarośnięty, w jakich szakach leży, jest... Przechodzę, ale przechodzisz. Przechodzę. I nagle idziesz sobie i znajdujesz filiżankę. I jaka jest ta? I jaka jest ta filiżanka? Filiżanka jest biała. Biała jest. Biała. I co z nią robisz? Podnoszę. I co? No, ale co z nią robisz? I zabierasz ją? Zabieram. Dobra. I natykasz się, idziesz i natykasz się na ten, na wodę, na strumień. I jaki jest ten strumień? Czysty. I co robisz? Nabieram filiżanką wodę. I co robisz?
No i piję wodę z filiżanki. No i co potem robisz? No potem się kąpię w strumieniu. Tak? I co? I co? No co? No co? No i sobie idziesz, jest czy co? Ale co z tą wodą dalej? No zaraz, nabrałem do filiżanki, wykąpałem. Nachlałeś się tej wody, wykąpałem się w strumieniu i co? No i teraz idę dalej. Dobra, to teraz uważaj. Las, las to jest życie. Aha. No, czyli jasna polana w słońcu, nie? Aha. Czy przeszkody? No to są przeszkody. Zwalony pień, przeskakujesz, nie ma żadnych problemów. Filiżanka to są pieniądze. Białe. Białe. Bierzesz sobie i idziesz dalej. A strumyk to jest miłość, to znaczy no erotyzm w twoim życiu, rozumiesz? No cały ten. Nie dość, że się nachlałeś z tej białej filiżanki, napiłeś się tego, to jeszcze się wlazłeś, wykąpałeś. A skąd masz jabłko? No. Wzięłaś ze straganu? Mhm. Jedno wzięłaś? Jedno. No już zobacz. No to trzeba zapłacić. O, zwariowałeś? No po co? I powiesz mu, że ja ukradłam? Nie, powiem, że chcę zapłacić za jedno jabłko. Zawsze zapominam. Zawsze zapominam chleba kupić. Zawsze za mało albo za dużo. Nie chce pani jeść? Nie, dziękuję. Proszę pani, ja się chciałam pani zapytać, czy mój syn się w pani zakocha? A dlaczego pani jego nie zapyta? Ach, proszę pani, ja nie wiem, czy mój syn jeszcze... Może mój syn jeszcze o tym nie wie. On jest jeszcze bardzo młody. Mało przeżył. Nie wiem. A czy uważa pani, że ta różnica wieku, jaka jest między nami, jest... No, jeżeli dobrze rozumiem. Nie, proszę pani, to nie jest najważniejsze. To najważniejsze nie jest. Zakochać się. To jest właśnie ten największy problem, że my nie umiemy, długo nie umiemy rozróżnić, zakochać się, siebie, kochać w oczach innego człowieka, a kochać. Kochać małżeństwo to jest bardzo trudna, mozolna praca. To jest wielka praca. I proszę pani, rzadko się małżeństwa udają. To jest chyba najtrudniejsza rzecz na świecie. Żeby małżeństwo było dobre, to tyle musi być. Przecież tyle małżeństw się rozpada, które wydawały się, że są wszystkie dane, żeby się udało. Rzadko się udaje.
I... ja się boję po prostu syna. Nie rozumiem, że nie jest pani zachwycona ewentualnym wyborem, że jeżeli miałoby o mnie chodzić, bo ja nie wiem, czy to ma o mnie chodzić, ja nie wiem, czy on się zakochał. Nie wiem, czy w ogóle z tego cokolwiek może wyniknąć. To rozumiem, że ja nie jestem pani wymarzoną kandydatką na towarzystwo dla niego. Ale chciałam pani powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to jest... W każdym razie ja pierwszy raz w życiu spotkałam kogoś takiego jak on. Jeżeli cokolwiek miałoby z tego wyniknąć, to bardzo mi na tym zależy. Nie wiem, czy może to pani zrozumieć, ale dla mnie byłaby to szansa. No, nie wiem, czy jedyna, ale w każdym razie szansa. No właśnie. Właśnie. Ja rozumiem, że dla pani to jest szansa. Przepraszam. Przepraszam, że tak mówię. Ale właśnie ja sobie próbuję wyobrazić, jak mój syn, jak właśnie, co pani potrafi mojemu synowi, co pani potrafi mojemu synowi dać. Ja chciałabym, chciałabym wierzyć. No, bardzo bym chciała. Może on jest doroślejszy, niż mi się wydaje. To też matki zawsze robią ten sam błąd. Ciągle widzę w nim, no widzę w nim właściwie dziecko. Przecież ja nie przeżyję za niego życia oczywiście. To może dam ci jakiś proszek? Posłuchaj. Powiedz mi, czy... czy ty mógłbyś mnie kiedykolwiek pokochać? Oczywiście, że tak. Wiesz, że mogłabym się zmienić, że... Widziałeś mnie w takim... strasznym stanie. Ja... Ja mu się starała i... Wierzę, I mogłabym ci przyrzec, że... że się będę bardzo starał i że to się nie powtórzy. Dobrze, dobrze, wierzę.
niepokoję się o ciebie. Ja też się niepokoję. No właśnie. Porozmawiaj ze mną. Czy ty myślisz o niej poważnie? Tak. Tak, co to znaczy? Chcesz jej pomóc? Czy myślisz o niej na życie? Na życie. Ale dziecko, czy ty pomyślałeś, że wy jesteście dwa różne światy, dwa... inne doświadczenia, inne wartościowanie. Dobrze, dlaczego zakładasz, że ona... No przecież sama, to ty mnie uczyłaś przecież, że ludziom trzeba wychodzić naprzeciw. Przecież to ty mówiłaś, że nie można się zamykać w swoim środowisku, zasklepiać w tym wszystkim. Że trzeba być otwartym na wszystko, co się spotka. Jeżeli ja ją spotkałem, to ja nie mogę tego tak zostawić. Ja nie mogę przejść tak obok tego i nie mogę z tego nie skorzystać. Przecież to jest dla mnie ogromna szansa. Może to mi się zdarza po raz pierwszy i ostatni w życiu. Może już nigdy więcej, no. Ja muszę to skorzystać z tego. Ale przecież na życie to nie jest jakiś charytatywny gest, to nie jest instytucja charytatywna. Dlaczego charytatywna? Przecież ona może mi... Dlaczego ja mam tylko jej dawać? Ona mi może dać o wiele więcej. Może tak być, że ona mi da o wiele więcej niż ja jej. Dlaczego sądzisz, że to ma być charytatywne od początku do końca? Wcale nieprawda. To jest jakaś choroba. Ty zachorowałeś na nią. Ty sobie coś wyobraziłeś. Nie, mamo. Nie masz prawa tak mówić. W ogóle nie masz żadnych argumentów na to, że to się nie może powiedzieć. To skąd wiesz? Skąd wiesz, że to się nie uda? Niemożliwe. Nie wiesz. Nie masz na to żadnych argumentów. Ja dłużej żyję na świecie. To uwierz mojej intuicji. Ja czuję, że to jest jakaś nieprawda. To jest jakieś przekłamanie. To jest nieprawda. To nie może być... Mamo. Już. Raz w życiu kiedyś cię twoja intuicja zawiodła z ojcem. Julia powiedziała, że chce się ochrzcić. Aha. To nie jest moja małoduszność. Ma jakieś... No nie, ona musi się wyprowadzić. Ona musi się... To znaczy, że ja z nią. Czego ty się właściwie boisz? Że co, że coś zajdzie między nami? To już się stało. Za ten dzień, za ten ranek. Bądź pozdrowiony, Panie. Bądź pozdrowiony, Panie.
Dziękuję ci, panie, za okres postu, w którym tak szczególnie przygotowujesz mnie na twoje i moje zmartwychwstanie. Dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie. Panie Boże, proszę cię za wszystkich ludzi, za wszystkie rodziny, za wszystkie domy, za słowo miłość, za to, aby każdy zrozumiał, na czym polega miłość, prawdziwa miłość, miłość Chrystusa, miłość na krzyżu. Proszę cię, panie. Proszę cię, panie. Za to, że wszystko, co w życiu posiadamy, posiadamy od ciebie dzięki twojej miłości. Bądź uwielbiony, panie. Bądź uwielbiony, panie. Dzięki ci, panie, za to, że kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy. Dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie. Boże, ty jesteś jednością, ty jesteś pokojem. Dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie. Macie prawo do własnego życia. To jest sprawa wasza, waszych wyborów. I ona nie musi odpowiadać moim oczekiwaniom. Ja powiedziałam, czego się boję, co myślę. Chciałabym wiedzieć, jakie macie plany. Czy zamierzacie się pobrać, czy chcecie żyć tak dalej, na próbę? Co zamierzacie zrobić? Bo ja muszę to wiedzieć. Ja nie z mojej pensji nie potrafię was utrzymać. A nawet gdybym potrafiła, to nie powinnam. No jaki? Tak. Jaki znaczy, chcesz? Chcesz, żebym pojechał do ojca, do Berlina. No w ten sposób możesz szybciej zarobić. Możecie pojechać razem, tylko ile wiem, to pani nie ma paszportu. Nie wiem, czy to jest prawda, bo przestałam rozumieć, co jest prawdą, co nie wiem. Jeżeli możecie jechać razem, to... To, że nie mogę dostać paszportu, to prawda. No po prostu, jeżeli się... Tak, słucham. Jeżeli chcesz wziąć odpowiedzialność, to... No to jak się mówi, to trzeba... Trzeba wziąć odpowiedzialność. Chcecie być dorośli, decydować. Czy taka presja ekonomiczna? Czy to jest chrześcijańskie? Proszę pani, tak pozornie wydaje się, że nie. Ale to jest chrześcijańskie. Tak myślę. Syn musi wziąć odpowiedzialność. Musi być za panią odpowiedzialny. Nie ja, tylko on. To jest jego sprawa. Sprawa jego wyboru. A odpowiedzialność to jest zarobienie, zapracowanie na kogoś. Nie jest mi łatwo przecież z wami rozmawiać. Ale myślę, że tak trzeba. A co ze studiami? No myślę, że to jest... Nie wiem, może jakiś urlop dziekański. Jak chcę, żeby pan pomyślał. Ja pojadę do tego Berlina. Tak, będziesz mógł przysłać pieniądze.
I wtedy będzie łatwiej... Też będzie łatwiej wynająć jakieś mieszkanie. Przyślesz pieniądze. Znaczy, jakie mieszkanie? Dla nas mieszkanie. Nie rozumiem. W przyszłości dla was, a w tej chwili będzie mogła pani po prostu zrobić pokój. Nie. Ona będzie mieszkać tutaj u nas. To znaczy, ty tak decydujesz, tak? Tak, będzie mieszkać w moim pokoju. Ja myślę, że jest dosyć miejsca dla nas. Obu. No i co chcesz tu robić? Pracować. No, to znaczy co? No, na przykład malować mieszkania. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry, bardzo mi się podoba. Był tu jeden malarz pokojowy. No, kto? No, młode pokolenie. Adolf. A. Malował, bardzo ładnie. Słuchaj, a ty umiesz to robić? No robiłem to kiedyś z kolegą. Tak? Niego w mieszkaniu, co? Tak, bierze się farbę, rozpuszczalnik i potem muszą po tobie malować, tak? No, a ile myślisz zarobić na tym? No, chciałbym tak 200-300 marek. Tak. A w jakimś innym zawodzie nie myślałeś? No nie wiem, no mogę robić wszystko, za co mi będą płacić. Tak? Mogę na przykład śmieci wywozić. A, śmieci, to wiesz, że ja bym się nawet zamienił ze śmieciarzem? To jest jeden z najlepszych zawodów. Tylko trzeba należeć do mafii, wiesz, trzeba mieć pozwolenie na pracę i to... A, bardzo dobry zawód, bardzo dobrze no, zarabiają. Tak. Nie dla ciebie. No, więc zaczęliśmy od 300 marek. To nawet nie dużo. No, jakbyś 500 zarobił. No, to byłoby wspaniale, piękne, było prawda? Piękne. No, a taką posadę, żebyś dostał, żebyś miał 600 na przykład. No, no, tak, to jeszcze tak. Lepiej by było, prawda? Dobrze. To masz taką posadę. Naprawdę? No tak, masz pracę. Poczekaj, gdzieś tutaj nawet wiem, jak to się robi. A co ty robisz? Ja? Muszę wziąć tylko długopis. Nie. Jak to nie? Nie, ja nie mogę. Jak nie możesz, no, ja... nawracaj głowy. Proszę cię, ja nie mogę, nie. 1000? Nie. Już piszę. Nie. 1500? Nie. 2000 marek? Nie. Nie mogę. Tomek, przecież to jest stypendium od twojego ojca. Potraktuj to w ten sposób. Będziesz mógł sobie za to chodzić, oglądać prawdziwe malarstwo niepokojowe, zwiedzać galerie, kształcić się. Ale ja muszę sam, tato, przepraszam cię, ja muszę sam te pieniądze zarobić. No ale po co? Przecież tu masz. To ci powinno starczyć. Weź to, naprawdę. Nie mogę. Wiem, jak to się nawet nazywa, wiesz, nawet o tym zapomniałem. Coś takiego jest, bo sam byłem trochę inny. To jest ta duma młodego człowieka, który tak sobie samodzielny chce... Nie, to nie o to chodzi. ...samodzielnie zarobić, nic nie brać od ojca. To nie o to chodzi, to za długo by tłumaczyć, a po prostu muszę zarobić te pieniądze sam. Wiesz, zastanów się nad jednym, że... To nawet nie chodzi o te pieniądze, tylko chodzi o sam fakt przyjmowania. Ale po prostu trzeba umieć przyjmować, wiesz? Bo pomyśl sobie, że jeżeli nie umiesz przyjąć czegoś, to może kiedyś w życiu nie będziesz umiał dać. Ale ja o tym wiem. Wiesz? To dobrze, że wiesz. To mi się podoba. Po kim ty jesteś taki uparty, co masz? Thank you.
Julia. Już mówiłam, że nie ma. Mówiłam ci. Po co szukasz? Wypisz mi to. Już to nie jest sprawa lekarstw. Musisz się zebrać w sobie. Julia. Nie, nie mogę spać, nie. A przecież posłuchaj. Ja już nie chcę żadnej nocy takiej, słyszysz? Proszę cię, wypisz mi to jeszcze. Miej trochę cierpliwości. No przecież posłuchaj. Musisz umieć czekać. Przecież on wyjechał dla ciebie, no. Poczekaj. Troszeczkę cierpliwości. Ja nie mogę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. No, czy ty tego nie rozumiesz? Nie mogę być sama. Ale przecież... Julia. Przecież jestem z tobą, nie jesteś sama teraz. Uspokój się. Muszę być z nim. Chodź, wypijemy herbatę. Nie, ja nie chcę, mnie się chce spać. Czy ty tego nie rozumiesz? Julia. No. Zaraz, chwileczkę. Proszę pani, stoi za hamstwo, w kolejce. No. Jest pan Kwiatkowski. Jest, to pani była umówiona? Nie, nie byłam umówiona, ale muszę wejść. Chwileczkę, proszę, tam nie wchodzi, tam nie wolno. Przepraszam bardzo, cześć. 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 Co u ciebie? Dawno cię nie było widać. Co jest? Słuchaj. Dostanę zaproszenie. Będę miała wszystko. Pomóż mi, żeby dali paszport. Ale to nie do mnie. Jak to nie do ciebie? No wiesz przecież. No. Nie ten wydział. No nie wygłupiaj się. Co to znaczy? Co to nie możesz załatwić? No co ty? Życia nie znasz? Do kogo ty mówisz? Co ty myślisz, że jestem gówniarzem? Nie rozumiem niczego? To dotąd było wszystko w porządku? Zawsze umiałeś do mnie zadzwonić, zawsze przyjść, żeby ci coś załatwić, teraz nagle nie? Uspokój się. Są przepisy. Nie ma... A ja mam w dupie te przepisy. Ja nie chcę, ja chcę dostać paszport. Spokój. Chcę być wolnym człowiekiem, no to co? Wiem, że mi nie wolno. Wiem, że mam karencję, ale ja chcę wyjechać. Uspokój się, dobrze? Nie, nie uspokoję się, po prostu słuchaj, musisz mi to załatwić, rozumiesz? A co cię tak przypiliło? Zakochałam się. To poczekasz rok, dwa i pojedziesz. Nie, nie poczekam. Muszę jechać, słyszysz? Muszę jechać do Berlina na dzień, dwa, zrozum. No to jest normalna ludzka sprawa. Ja nic nie kombinuję. Chcę zobaczyć jednego sobie takiego faceta w Berlinie. No dwa dni tylko, proszę cię. Dajecie wszystkim paszporty. Proszę cię, załatw mi, no. No z czego się śmiejesz? Bo przecież wiesz, że nie wszystkim. Ale przestań, opowiadasz mi jakieś głupoty, spokój no. Się. Mam to wszystko gdzieś, chcę wyjechać. Słuchaj. Uspokój się, wyjdź stąd. Nie wyjdę, nie dotykaj. Wyjdź stąd. Nie dotykaj. Wyjdź stąd, nie. Bo każę cię wyprowadzić. No, wołaj kogoś. No, wołaj, stąd, no. Nie, nie wyjdę, dopóki mnie załatwisz. Nie załatwię. Załatwisz. Wyjdziesz? Nie. Słuchaj, ja cię tylko proszę. Ja wiem, że to jest możliwe. Ale to nie do mnie. Proszę cię, słuchaj, dotąd było mi wszystko jedno. Z kim się przyjaźnię, z kim rozmawiam, komu podaję rękę. Teraz nie chcę, po prostu nie chcę. Chcę to wszystko rzucić, pieprznąć, rozumiesz? Ale chcę wyjechać na dwa dni. Już? To wyjdź teraz. Nie. Wyjdź. Nie! Julka. Nie świruj, dobrze? Halo? Halo? Halo, mama? Mama? Dobry, Tomku. Czy możesz mi poprosić Julię? Tak, już poczekaj. Julia, telefon. Julia.
Julia, Tomek dzwoni. Julia. Dzwoni telefon z Berlina. Julia. Julia, co ty znowu wzięłaś? Tak? Halo? Tak, czy możesz... zadzwoń jutro. Ale ja mam problem, stąd się ciężko dodzwonić. A co się stało? Tomku, zadzwoń jutro. Ale co się stało? Przecież słyszę, że jest w domu. Ja może... Przecież mówię do ciebie, żebyś zadzwonił jutro, no. A dlaczego nie chcesz mi jedać? Przecież słyszę, że jest w domu. Co się stało? Porozmawiam. Nie, spokojny bądź, no zadzwoń jutro, no. Ja chcę z nim porozmawiać. Ja muszę z nim porozmawiać. Idę. Tomku. Wyrzuciłeś ją? Przecież mówiłam ci, że nie wyrzuciłam. Zmieniłaś zamki? Klucze zgubiła. Co miałam zrobić? Co w tym jest nienormalnego? Nie wierzę. Co nie wierzysz? Nie wierzę ci. Kiedykolwiek, jeżeli ci coś obiecałam w życiu, to czy... Czy nie dotrzymałam? Ja rozumiem, jak ty się czujesz. Dlaczego jesteś niesprawiedliwy? Ty przestałeś myśleć, dziecko. Pomyśl chwilkę. Przyjdź do mnie po jej adres. Wiedziałam, że będziesz chciał wiedzieć. I dowiedziałam się, gdzie jest. Weźmiesz mnie ze sobą. Kocham cię. Proszę pani, ja nie przyjdę dzisiaj na zastrzyk, bo wychodzę, dobrze? Pójdę, przebiorę się, pojedziemy. Przebiorę się. Poczekaj. No co chcesz mi powiedzieć? Powinnaś odpocząć chyba jeszcze trochę. Odpocznę. To się...
Odpocznę, pojedziemy. Pozmieniało się, nie możemy teraz pojechać. Widzisz, ja musiałem wrócić bardzo, bardzo szybko z tego Berlina przez ciebie i nie zdążyłem zarobić tyle pieniędzy, żeby wynająć mieszkanie, żeby nas utrzymać. Ale dlaczego musiałeś przeze mnie wrócić z Berlina? No przecież wyjechałaś, nie zostawiłaś żadnej wiadomości, gdzie jesteś. Musiałem wrócić. Musiałem wrócić, a tu jeszcze w domu nie możemy mieszkać po tej sytuacji z matką. Ale co się stało? Dlaczego musiałeś wrócić? A co ja takiego zrobiłam, że ty musiałeś wrócić? Wyjechałaś bez słowa w ogóle. Nie zostawiłeś żadnej wiadomości, gdzie zostaniesz, więc musiałem wrócić. Ale po co musiałeś wrócić? Przecież ja nic takiego nie zrobiłam. Musiałem dlaczego wrócić, mi nie wierzysz? Przecież nie mogłem cię zostawić samej. A skąd wiedziałeś, że zostawiasz mnie samą? Dlaczego nie chcesz mnie stąd zabrać? Zabiorę cię, uspokój się, tylko nie możemy pojechać do domu. Przecież jak matka cię wyrzuciła, to nie możemy tam wrócić. A kto ci powiedział, że matka mnie wyrzuciła? No kto ci to powiedział? Kto powiedział ci, że matka mnie wyrzuciła? Jak to? Przecież ja sama poszłam. Dlaczego ty taki jesteś? Dlaczego ty takie rzeczy jakieś mówisz? Dlaczego udajesz, no? Ja w ogóle nie potrzebuję, żebyś mnie stąd zabierał. Myślisz, że nie mogę żyć bez tego wszystkiego? Że nie mogę żyć bez twojej matki, bez tego domu, bez tego zastranego życia na noszawst? Ale... Wszystko będzie dobrze. Nic nie będzie dobrze. Dlaczego ty mnie tak oszukałeś? Nie oszukałem cię, nie zostawię cię. Oszukałeś mnie, no! Dlaczego ty uważasz, że ja tam powinnam wrócić, że to jest dla mnie, że ja sobie bez tego nie dam rady? Dlaczego tak... Dlaczego sobie tak w to wszystko... Uspokój się! Takie zasrane życie! Z takim Bogiem, który wszystko wybaczy, tylko trzeba w niego tak uwierzyć. Od razu uwierzyć i wszystko będzie od razu w porządku. Usiądź. Usiądź tu. Dlaczego kazałeś mi w to uwierzyć, że ludzie się nie oszukują, że nie kłamią, że się kochają, że są dobrzy? Wszystkiego nauczę, ja spróbuję. Ja uwierzę już, że trzeba leczyć zęby, plombować, wierzyć wszystkiemu. Na tej geografii ci tam uczą, że Zanzibar leży w Afryce i ty w to wszystko wierzysz. Nie interesuje cię to, żeby sprawdzić, czy on tam leży. Dlaczego trzeba nagle wszystko wierzyć? To całuj mnie. Jakiś anioł mi usiadł na głowie. A co teraz? Co teraz myślisz? Co będzie? No.
Będę... Będę w to szedł dalej. Nie mogę tego dalej zostawić. Muszę o nią walczyć. Jeżeli widzisz w niej wartości, w które zawsze wierzyłeś, to kochaj i kochaj, rób co chcesz, tak? Chyba święty Augustyn. Przecież ja przy tobie zawsze będę. Ja będę próbowała wierzyć.